mieliśmy taki czas w kościele, że przenosiliśmy na niedzielę, ale może dzięki temu, że wróciliśmy do takiego pierwotnego bardziej, to jest dla nas wymagające, bo musimy w tym tygodniu, który jest tygodniem pracy, dzisiejszy dzień, dniem pracy, zaświadczyć też o naszej wierze, że chcemy uczestniczyć w Eucharystii, chcemy słuchać Boga, chcemy przyjąć Go w Komunii Świętej, aby być na mszy świętej, aby uczestniczyć, aby ta uroczystość stała się też udziałem mego życia. Dlaczego? Dlaczego ta uroczystość, którą przeżywamy w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim, jest dla nas wszystkich, dla katolików, dla ludzi wierzących, tak ważna? Ta uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego, kochani bracia i siostry, a szczególnie wy, kochana młodzieży, kieruje nasz wzgląd ku niebu, ku wieczności. Jezus w obecności uczniów uniósł się do nieba. Jest to dla nas bardzo ważne, bracia i siostry, abyśmy w tym świecie, który jest tak bardzo przyziemny, tak bardzo zdegradowany rzeczami materialnymi. Często nawet stajemy się zakładnikami tego świata. Myślimy tak jak ten świat. Wnioskujemy tak jak ten świat. Gdzieś nawet często właśnie w tym wszystkim, w rutynie tego życia, tracimy to, co jest najbardziej istotne dla nas. To spojrzenie w niebo. Bracia i siostry, właśnie dzisiejsza uroczystość nas do tego jakby zachęca, abyśmy popatrzyli na niebo tymi oczyma, które mamy. Może często jesteśmy zmęczeni, może często jesteśmy zniechęceni czy zaniepokojeni tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Dlatego to spojrzenie w niebo daje nam nadzieję, daje nam też radość, bo widzimy tą przyszłość, która nas czeka. Bracia i siostry, to wydarzenie, o którym słyszymy dzisiaj z czytań z Dziejów Apostolskich, z Ewangelii według świętego Łukasza, mówi nam o tym, że apostołowie byli zgromadzeni wokół Jezusa, który w ich obecności wstępuje do nieba. Ta jedność, która była pośród apostołów, jest dzisiaj nam potrzebna. Chociaż wszyscy się czujemy członkami jednego Kościoła, ale bardzo często jesteśmy podzieleni. Bardzo często pozwalamy sobie na różne podziały między nami, z takich bardzo błahych i zupełnie nieważnych powodów. Ta jedność, która była między uczniami, jest też owocem Ducha Świętego, którego Jezus, jak słyszeliśmy, w dzisiejszym pierwszym czytaniu Dziejów Apostolskich, obiecuje swoim uczniom, a przez nich też i obiecuje nam. Dlatego jest obecny biskup pośród ludu Bożego, aby stać się tym narzędziem, przez którego ten Duch Święty wstępuje. Bracia i siostry, dzisiaj potrzebujemy jakby na nowo doświadczyć tej obecności Ducha Świętego w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, w naszym Kościele. Przyszedł taki czas, kiedy naprawdę potrzebujemy zobaczyć te owoce Ducha Świętego, o których mówi święty Paweł w liście do Galatów, w 5 rozdziale, 22 wierszu, że owocami Ducha są miłość, radość, pokój, wstrzemięźliwość. Dzisiaj brakuje nam tego. Miłości, radości, pokoju, jedności. Dlatego modlimy się dzisiaj za młodzież, która w sakramencie bierzmowania, to swoje dorosłe życie, które wstępuje, przyjmuje tego Ducha Świętego. Ale zarówno jest to też i dla nas, kochani, taką możliwością, abyśmy prosili w tej Eucharystii, aby w nas też ten sakrament się odrodził, abyśmy tym sakramentem żyli, abyśmy z tego sakramentu korzystali.
korzystali. Przecież każdy z nas, kto jest ochrzczony, kto otrzymał sakrament bierzmowania, ma tak naprawdę wielkie możliwości duchowe. Może się modlić, może w czystości serca rozeznawać do siebie wolę Boga, może stać się naprawdę narzędziem w ręku Bogu, jeśli naprawdę wierzy, jeśli naprawdę wierzy żywego Boga. Dlatego dzisiaj my, katolicy, stajemy się tacy smutni, posępni. Dlaczego dzisiaj brakuje nam tego entuzjazmu chrześcijańskiego? Widzimy, że w dzisiejszym lekcji z Ewangelii Łukasza, że apostołowie udali się z radością do synagogi i przebywali tam, wielbiąc Boga. Jest to dla nas, bracia i siostry, też dzisiaj bardzo wyraźny znak, abyśmy przede wszystkim dzisiaj potrafili wielbić Boga. Abyśmy w swoich modlitwach, swoim życiem, swoim świadectwem naprawdę uwielbiali Boga. Nie siebie, nie kogoś innego, ale Boga przede wszystkim. Tego potrzebuje nasze serce. Tego jest sprawne nasze serce. Kochana młodzieży, gdy Jezus mówił do apostołów, mówił: otrzymacie Ducha, który poprowadzi was, abyście dawali świadectwo. Tak samo i dzisiaj Jezus mówi do każdego z was i do każdej z was: otrzymacie Ducha Świętego, abyście dawali świadectwo. Dzisiaj nie jest tak łatwo dawać świadectwo. Łatwo się o tym mówi, ale bardzo trudno i coraz trudniej się to czyni. Ciężko jest nam się na ulicy przeżegnać. Ciężko jest nam czasami się nawet na ulicy po chrześcijańsku przywitać. Bardzo często może gdzieś tam w gronie młodzieży nie przyznajemy się do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. A to wszystko jest świadectwo. Ciężko nam dzisiaj w swoim życiu takim codziennym, na co dzień to, co przeżywamy, przeżywać naprawdę to wszystko, co doświadczamy po chrześcijańsku, według 10 przykazań Bożych. Stało się dla nas dzisiaj takie bardzo wymagające i nieraz bardzo trudne, a to wszystko jest świadectwo. Często pytam sam siebie, dlaczego tak trudno nam dzisiaj dawać to takie prawdziwe świadectwo, którego szukamy, którego też oczekujemy od wszystkich, od biskupów, od kapłanów, od sióstr zakonnych. Dlaczego dzisiaj tak bardzo pragniemy tego świadectwa, ale sami go nie dajemy? Może dlatego, że brakuje nam miłości do Boga. Może dlatego, że wszystko, co czynimy, całe nasze życie chrześcijańskie jest bardzo często przeniknięte jakimś strachem, obowiązkiem, zobowiązaniem. A brakuje nam miłości, że nie robimy tego z miłości. Dlatego chciałbym życzyć wam dzisiaj, kochana młodzieży, i nam tu wszystkim obecnym, żebyście wszystko, cokolwiek będziecie robić w swoim życiu dorosłym, żebyście wszystko czynili w mocy Ducha Świętego z miłością. Każdą modlitwę, abyście przeżywali z miłością. Każdą Eucharystię, każdy uczynek, który będziecie czynić, abyście czuli, że to Bóg z miłością przez was czyni. Abyście się nigdy Boga nie wstydzili. Macie teraz na tej Eucharystii, na swoim sercu krzyż. Jest bardzo wyraźny, widoczny. Nie wstydźcie się tego krzyża. Nie bójcie się tego znaku, na którym tak naprawdę Bóg objawił prawdziwą swoją miłość. Na którym, umierając za nas, dał nam zbawienie. Pamiętajcie, że dzisiaj tak naprawdę od nas, od chrześcijan, bardzo dużo zależy. Może często się czujemy słabi. Może nam się wydaje, że nic nie możemy zmienić. Może nam się wydaje, że ten świat toczy się w jakimś innym kierunku, a my jakby za nim nie nadążamy. To nieprawda.
Dzisiejszy świat jest zagubiony. Dzisiejszy świat jest w jakimś chaosie, bezładzie. Jedyne, co może dzisiaj tak naprawdę pomóc wszystkim ludziom, to jest tak naprawdę żywa wiara. I jeśli my tą wiarę utracimy, jeśli my ją zaniedbamy, jeśli w nas nie będzie tej prawdziwej Bożej miłości, to gdzie ją szukać? Prośmy dzisiaj w tej Eucharystii, abyśmy mieli tą żywą wiarę, abyśmy naprawdę potrafili odpowiadać na tą miłość Boga, którą Bóg względem każdego z nas ma. Prośmy, abyśmy nigdy nie bali się dawać tego żywego świadectwa. Już za chwilę wyjdziemy na ulicę miasta Lwowa, każdy w swoją stronę, każdy do swego domu. I już za chwilę każdy z nas będzie miał możliwość, czy wiele możliwości, dawać to świadectwo. Dziękujcie Bogu za to, że możecie w dzisiejszym świecie świadczyć o Nim, że możecie być w ręku Boga Jego narzędziem. I uwielbiajcie za wszystko. Za to wszystko, co jest radosne, piękne, ale też za to wszystko, co jest trudne, ale co jest nam potrzebne, abyśmy byli pokorni i wierni tylko Jemu. Amen. Teraz ksiądz biskup poświęci krzyżyki, o których wspomniał w homilii. Krzyżyki, które macie na swoich piersiach. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją